Witajcie bardzo serdecznie. Nagrywam się dzisiaj, żeby po pierwsze zapytać Was i poprosić o komentarze. Możecie skomentować to tutaj pod filmem albo napisać do mnie wiadomość, jak czujecie się lepiej. Wiem, że niektórzy z Was już bardzo tak zaawansowanie pracują z materiałami, pokazujecie mi półki i pełno piór, które znajdujecie, gniazda, które robicie. I bardzo mnie to wszystko cieszy. Wiem, że też niektórzy z Was jeszcze nie zaczęli pracy z różnych powodów, z powodu tego, że myślicie, że nie ma czasu. Dlatego też, że macie problem z drukarką, czy różne powody są tego. Do tych osób właśnie chciałabym powiedzieć, żebyście po prostu zaczęli nawet od obejrzenia krótkiego filmiku o ptakach, od spaceru, od pozbierania piór i nawet wydrukowania po prostu kilku zdjęć. Jeśli nie macie możliwości wydrukować nawet w kolorze, możecie wydrukować w czarno-białym druku i pomalować sami. Możecie też zacząć od tych piór na przykład i wtedy tam jest większość czarno-białego druku. Postarajcie się po prostu wieczorem wydrukować jedną rzecz dla dzieci. Porównywanie piór, idźcie na spacer, nazbierajcie piór i po prostu je sobie porównujcie. I to naprawdę zmotywuje Was też jakby do tego, żeby codziennie coś tam innego zrobić z dzieckiem. Bo zobaczycie zainteresowanie na przykład dziecka, jeśli pójdziecie w teren, to na pewno. To jest jedna rzecz, także proszę, żebyście po prostu podzielili się też tymi waszymi trudnościami i też tym, jaki jest wasz odbiór, czy z tym się dobrze pracuje, czy macie jakieś uwagi, coś można byłoby zrobić lepiej, to wszystko będzie dla mnie bardzo cenne, więc proszę, żebyście takimi komentarzami podzielili się ze mną. Dla tych, którzy już bardzo przerobili wszystko i chcieliby więcej, to już więcej jest. I już teraz chciałabym się z Wami podzielić tym, co będzie w tym kolejnym zestawie, o którym już wspominałam. Czyli to będzie takie uzupełnienie tego, co już macie i pogłębienie tematu. Natomiast nie dało się tego zawrzeć wszystkiego w jednym. Ten zestaw będzie pogłębiał tematykę jajka, wyglowania z jajka i właśnie tego, co wokół tego możemy zrobić z dzieckiem. I co jeszcze będzie w tym zestawie, to pokrótce pokażę. Nie wszystko mam już wydrukowane, ale to, co mam, to Wam chcę pokazać. To znaczy, będą jajka, będzie taki zestaw kart trójdzielnych z jajkami i z ptakami. Chodzi o to, żeby porównać te jajka, jakie ptaki znoszą, jak wielkie i jak małe jajka. Więc mamy jajko strusia, mamy jajko kury i ten zestaw jest emu, jeszcze gęś i przepiórka. I możecie wykorzystać je w dwojaki sposób, czyli możecie wykorzystać tylko te karty ptaków, żeby nauczyć się na przykład nazw strusia, emu, gęsi, kury i tak dalej. A możecie później też po prostu dopasowywać te jajka do ptaków. Pod spodem może dam jeszcze zdjęcia takie, żebyście widzieli, jak to na macie wygląda. I do tego też jest taki dokument, w którym macie te jajka wszystkie. I zachęcam, żeby na przykład wyciąć sobie te jajka i ponaklejać je od największego do najmniejszego. Możecie też porozmawiać o kolorach tych jajek, dlatego że jajko emo na przykład jest zielone, jajko kury trochę bardziej brązowe, gęsie białe i tak dalej. Przebiórcze ma plamki na sobie. Więc są te karty. Kolejna rzecz taka matematyczna, to są takie arkusze, dwa na stronie, z numerkiem. To jest gniazdo i numer, ile jajek trzeba wkleić do gniazda. Jajka macie w kolejnym dokumencie do wycięcia. Najchętniej, dziecko pewnie najchętniej będzie je wycinać i to jest ok, nawet jeśli nie wycina ich jakoś prosto i tak jak Wam się wydaje, że jest najlepiej. Więc są jajka do wycięcia. Oczywiście jeśli dzieci nie potrafią jeszcze wycinać, możecie sami wyciąć i później jest frajda z naklejaniem. Więc możecie po prostu, te dzieci, które znają już numery i chcą je ćwiczyć, możecie po prostu wyciąć, powklejać tyle jajek, ile potrzeba do gniazda.
Kolejna taka aktywność to jest takie kolorowanie jajek w sekwencjach. To uczy linii od lewej do prawej, czy już trochę przygotowanie do czytania, do pisania, zauważanie, koncentracja tych kolorów, nauka kolorów, czyli możecie po prostu z dzieckiem przejść. To jest w kolejności od. Ja tu nie mam tej najłatwiejszej, czyli jest tylko jedno jajko do zamalowania. I to jest najłatwiejsza część, więc to jest stopniowane. Później dziecko ma, najpierw ma za zadanie zamalować tylko jedno jajko, teraz już dwa i tak dalej, będą trzy, cztery i też będzie chyba pusty arkusz na końcu, gdzie możecie po prostu sami wymyślać te sekwencje, jeśli dziecku się spodoba taka zabawa, ono samo może sobie wymyślać, może też te jajka po prostu podekorować tak, jak mu się podoba. Będzie też taka aktywność, którą mieliście już wcześniej, którą my bardzo lubimy, to jest takie klamerkowe zaznaczanie numerów konkretnych, które widzi dziecko i policzy na obrazku. Ja to skonstruowałam też trochę tak, żeby można było na przykład te karty rozłożyć i porozmawiać o różnych opcjach używania jajek, czy po prostu tego, jak możemy jajka wykorzystać i gdzie je możemy zauważyć, w jaki sposób. Więc mamy jajka, które kupujemy, mamy jajka takie pomalowane, pisankowe, mamy jajka w gnieździe. Co tu jeszcze takiego mamy charakterystycznego? No właśnie, jajka do gotowania, że wbijamy jajka do naleśników czy do gofrów. Także mamy w takich różnych, tutaj wykluwa się już piskle z jajka, także różne takie, możecie je wykorzystać po prostu do rozmowy na temat jajek i też właśnie nauki numerów. Ja dzisiaj jeszcze nie nakleiłam na te karty, ale to jest coś, o czym Wam nie powiedziałam, ale coś, co my nie zawsze wykorzystujemy, ale chodzi o kontrolę błędu. Czyli dziecko, pamiętacie, wspominałam o tym, że dobrze jest dla dziecka, jeśli samo może skontrolować i swój błąd poprawić. Chodzi o to, że ja na tych kartach tym razem nakleję i pokażę Wam może też to, jak to wygląda, takie cyfry, naklejki cyfr. I po prostu, ja to też zrobiłam, staram się robić tak, że jeśli jest jakiś numer bardzo niepewny, czyli że dziecko może policzyć ptaka 9 albo 8, to ja nie mówię, no nieźle. Chodzi o to, że dziecko znajdzie i 8 i 9 na tablicy, więc nawet jeśli się pomyli w takim sensie, że po prostu nie doliczył tego ptaka albo policzył jednego więcej, bo mu się wydawało, że tam jest, to wtedy jakby ma te dwa numery do wyboru i nie trzeba mu mówić, nie, źle, słuchaj, tu źle policzyłeś. Ale jeśli chcecie, to zachęcam, możecie po prostu kupić sobie takie naklejki z numerami i zaznaczyć tutaj, po prostu nakleić tą naklejkę z właściwym numerem. I wtedy dziecko, jeśli nie jest pewne, albo po prostu chce sprawdzić, czy dobrze zaznaczyło, to możecie po prostu tutaj nakleić ten numer i będzie mogło sobie spojrzeć, aha, to ten numer, dobrze, świetnie zrobiłem. A jeśli nie jest ten, no to wtedy będzie liczył jeszcze raz i będzie mógł sam dojść do tego, jak to się stało. No właśnie, to są te karty. Jeszcze będą karty z budową jajka, czyli będziecie, to są już troszkę trudniejsze pojęcia, ale kilka z nich nie jest aż takich trudnych, ale kilka jest trudniejszych. No i właśnie będziecie mieć takie karty, żeby nauczyć się budowy jajka, więc dalej możecie mówić o jajku. Będzie też taka aktywność, będą karty do figurek, ja mam je tutaj w takiej drewnianej miseczce. Będą cztery figurki, czyli to jest taki rozwój kury, cykl życia kury. Czyli mamy jajka, mamy do tego wykluwającego się kurczaka, kurczaka i już dorosłą kurę, dorosłego osobnika kurę. Ja te figurki, ponieważ wiem, że czasami jest Wam ciężko coś tam sobie poznajdować i tak dalej, ja te figurki będę miała też do... Będziecie mogli je u mnie kupić. Mogę je do Was wysłać. I pojawią się dzisiaj w sklepiku. Więc jeśli będziecie chcieli sobie kupić, do tych figurek będą karty, więc dzieci znowu mogą po prostu na tacy mieć figurki i karty i dopasowywać sobie i nazywać te poszczególne etapy rozwoju kury.
Jeszcze co będzie, czego nie mam tutaj, będą puzzle do układania jajek, różnych skorupek jajek do dopasowywania, karty trójdzielne ptaków na wsi, czyli będzie gęś, będzie przepiórka, będą kaczki, indyki. I to będzie kolejna rzecz. I jeszcze będzie taka aktywność, której też nie mam tutaj, ale polega ona na tym, to jest książka, którą kiedyś kupiliśmy w sklepie z okazji Świąt Wielkanocnych, jest świetna, ja po prostu bardzo często do niej sięgamy. Podoba się dzieciom to, że można tak ją otwierać. To są różne zwierzęta, które wykluwają się z jajek. Więc to jest fajne, bo to się wszystko otwiera, ale można rozmawiać o tym właśnie. Ona jest po angielsku. Może dam Wam jeszcze zdjęcie w komentarzu do tej książki. I po prostu można sobie tutaj sprawdzać, bo jak wiemy, nie tylko ptaki wykluwają się z jajek. Jest krokodyl, jest żółw też, więc takie karty też dostaniecie z taką z drukiem takim podwójnym, czyli będziecie mogli sobie takie skorupki dorobić do tych jajek. I właśnie tak z dziećmi też powiesić sobie je gdzieś, albo po prostu bawić się i otwierać i mówić o tym, że na przykład jest taki ssak, dziobak, który też wykluwa się z jajka, jako jedyny ssak. I różne takie ciekawostki, a co dla dzieci jest bardzo interesujące, ciekawe i zachęcające też do pracy większej, więc to jest ta książka, a będziecie mieć do tego podobne karty w tym zestawie. I ja chciałam Wam, no to tyle chyba, a jeszcze będą te rodziny ptaków z numerami, takie puzzle, także będzie dużo różnych innych trochę, też aktywności związanych dalej z ptakami, rozwijającymi ten temat. Głównie będzie chodziło o jajka, ale to jest nieodłączna część życia kury, tak? Dobrze, ja jeszcze chciałam Wam pokazać na koniec takie cztery jeszcze aktywności i puzzle, które mamy, jeśli chodzi o ptaki, które możecie sobie zakupić bądź po prostu podpatrzeć kiedyś. Natomiast pokażę Wam taką aktywność, jeszcze dam może linka do tego. Ja mam takie drzewko z zupełnie innego zestawu, tam o porach roku. To jest takie drzewko, takie ze sklejki, ale można z tektury takie wyciąć. I mam takie ptaszki, to są takie spinacze, a ptaszki, o, nie wiem, poleciał. I te ptaszki, to nie jest takie proste. Trzeba przyczepić tutaj na drzewo. Możemy te ptaki liczyć, możemy mówić o ich kolorach. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda na tace i nie jest to takie proste, bo trzeba je nacisnąć na łebek. Także to jest taka aktywność, ja te ptaki zamówiłam za kilka funtów na Amazonie, dam Wam linka do tego. To jest nasza jeszcze taka aktywność, którą mamy na półce i mam takie puzzle z firmy Stuka Puka. Jedne z nich to są właśnie, co się wykluwa z jajek, tu są różne takie, nie wiem czy mi się... Dobra. Czyli mamy takie różne, właśnie mamy dziobaka, mamy węża, mamy krokodyla, ptaka i one na pierwszy rzut oka wydają się proste, nie są dosyć proste, jeśli trzeba dopasowywać te jajka. Natomiast my też teraz wykorzystujemy, można je później odrysowywać zwierzęta, to co my teraz robimy i odrysowujemy na przykład do niego skorupkę, plus jeszcze właśnie mówimy o tym, że nie tylko ptaki wykluwają się z jajka, ale również na przykład wąż, który jest gadem. I tu mamy ten podpis, więc dzieci czytające mogą już czytać sobie. Więc te puzzle znowu są na dłuższy czas, choć może się wydawać, że jeśli dziecko już układa je, potrafi dopasowywać te elementy, to już jest skończona praca. Ja zachęcam, żeby jednak te puzzle jeszcze jakby odnawiać ich życie i na przykład ze starszym dzieckiem i odrysowywać. I wtedy jest świetna zabawa, można odrysować, pomalować. I tak jak tutaj, jeszcze teraz rozmawiać, bo my też jakby wprowadzam te pojęcia gadów, ptaków, gadów, kręgosłów, bez kręgosłów, ptaków, gadów, płazów, ssaków. Także można znowu pokazać, że nie tylko jednak ptaki wykluwają się z jajka, ale są też je. Kolejne puzzle to są ogromne, ciężkie puzzle z tej samej firmy Stuka Puka. To jest kura domowa. Pokażę Wam, jak to wygląda. Te puzzle mają taki minus, że trzeba wszystkie wyjąć, żeby je powkładać. Nie mają tych takich otworów, dzięki którym możecie sobie je wyjąć. No i tu znowu mamy embrion, mamy całą
kolejność w górę i trzeba je wkładać w takiej kolejności, żeby doszło aż do dorosłego osobnika. One są znowu bardzo fajne i znowu można, dzieci w każdym wieku lubią, natomiast można je znowu później na przykład odrysowywać na kartce po kolei, jak to ten proces przechodzi, i kolorować na przykład. Więc to jest i tematyka jajka, i tematyka. Mogę dać Wam linka do tej firmy, który w opisie. My mamy jeszcze takie jedne puzzle, które trafiłam w sklepie charytatywnym. One wyglądają tak właśnie. I wszystkie te warstwy się zdejmują tej sowy i trzeba je układać w odpowiedniej kolejności. To nie jest aż takie proste. Także są, widać, że są ręcznie robione i to było... znowu możecie gdzieś wyszukiwać po prostu przy okazji różnych takich ciekawych rzeczy, które można kupić bardzo tanio. Jeszcze pokażę Wam jedną taką, jedną, albo mamy trzy gdzieś gwizdki, ale one gdzieś chodzą z nami ciągle. To jest kaczka. Nie działa chyba, no? Nie, może muszę bardzo mocno, nie chcę tutaj teraz nam nachukać strasznie, ale to są takie gwizdki, mamy ze cztery takie gwizdki, które imitują głos ptaków. Często je zabieramy na spacer, gdzie się ciągle gubią, bo gdzie się przenosi Ewa. Więc one były bardzo tanie, funta coś, dwa funty. To są po prostu, to jest kaczka. Mamy jeszcze taki odgłos jakby kosa. Więc zachęcam, możecie też, leżą na półce albo chodzą z nami na spacery i później nawołujemy te ptaki. Więc zachęcam, żeby sobie coś takiego też można sobie kupić, jeśli chodzi o ptaki. I to chyba tyle. Bardzo Was zachęcam do zakupu tego nowego zestawu. Tak, jest dużo innych troszkę rzeczy, więc będzie znowu coś innego aktywizującego do tego, żeby pogłębić tę tematykę. Ten zestaw dla Was, dla osób, które są w grupie, będzie dostępny w cenie 4,90 funta, więc... jeśli chcecie, proszę piszcie do mnie i możecie ten zestaw zakupić. Ja mogę już Wam wysłać te materiały dziś, jutro dodatkowe, więc możecie już zacząć pracę. I proszę jeszcze raz Was o jakieś komentarze, o opinie. To jest wszystko dla mnie bardzo ważne, żeby jak najlepiej te materiały dla Was przygotowywać, żeby, wiem, że jest czasem trudno, ale żeby jakby ułatwić Wam ten proces, żeby jednak przygotowywać je dla dzieci i coś z tym robić fajnego. Tutaj mam jeszcze takiego właśnie ptaka. Mamy różne, to jest chyba puszczyk, nie wiem dokładnie, ale mamy różne takie ptaki w domu, gdzieś jakiś obrazek, które też kupiłam na charity, w sklepach charytatywnych. I gdzieś tam też tu muszę się zapytać tutaj mojego Piotra Taranty, ornitologa doradcy, bo nie jestem pewna. Czy to jest sowa, czy to jest puszczek, muszę się poradzić, bo to jest jedyny ptak, który nie wiem jakby jak się nazywa. Także tak, ja też się cały czas uczę tych nazw i tego wszystkiego, także i też doradzam, poradzam się innych, także życzę Wam, żebyśmy pogłębiali wspólnie tą wiedzę razem z naszymi dziećmi i mieli z tego ogromnie duże radości. Do zobaczenia!